Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu, w kolejnym odcinku. Cześć. Wracam już do domu. Byłam jeszcze po Laurę. Dzisiaj od rana nic nie nagrałam, bo zbytnio nie miałam czasu i w ogóle kiedy. Coś mi się tu znowu przestawiło. Chyba mi się coś tam odpięło. Krzywo jest, ale dobra. Taka zalatana dzisiaj od samego rana, parę spraw i w ogóle nie wiem. I już byłam po Laurę i Laura już ma, słuchajcie, wolne od dzisiaj już do piątku, no bo są te egzaminy i ma wolne. Ale w piątek idzie, tak. Ale Amelka siedzi tak w domu dzisiaj, bo wiecie co, nastawiałam sobie budzik na piątą, no bo zawsze o piątej wstaję, jak one idą we dwie na ósmą, żeby się wyrobić tak na spokojnie. Wchodzę do Librusa, nie ma Amelka dwóch pierwszych lekcji i idzie na dziesiątą. I się tak wkurzyłam, no i włączyłam sobie budzik na... Myślałam, że to babcia Ida jedzie. Identyczna na rowerze jechała kobitka, jak nasza, jak moja mama. Mówię, co ona by to robiła, nie? Identyczna. No i ten. I patrzę, ona ma na dziesiątą. I cztery lekcje. I jeszcze jedna tam jakieś zastępstwo. Ja mówię, w ogóle nie wiem, czy wy mnie widzicie, czy tylko widzicie moją bluzę. I mówię, kurczę, tam się wkurzyłam, bo mogłam sobie pospać, a tak sobie nastawiłam budzik na, wiecie, na ten, no na, nastawiłam sobie budzik na dziesiątą. Chciałabym. Nastawiałam sobie budzik na szóstą, ale już nie ustałam, tylko tak se kimałam. I to taka robota, powiem wam, do kitu. I mówię do niej, on w ogóle się nie pyta, mogę nie iść dzisiaj? Ja mówię, dobra, nie iść, bo bez sensu w ogóle. Zawiozłabym ją na dziesiątą, a o godzinie, no, za 12 musiałabym już jechać po nią spod... Boże. Musiałabym... Laura, tam się nie zbiło? Nie. Bo wiecie, na 4 godziny jeszcze jedno tam jakieś zastępstwo, musiałabym... Zawiozłabym ją i zaraz bym musiała po nią jechać, więc w ogóle bez sensu. I została w domu. Wracam, robię szybki obiad dzisiaj. Jeszcze mam trochę kapustki tej młodej. Ale dzisiaj będę robiła makaron z warzywami na patelni. Zjemy sobie makaron i idę trochę do ogródka porobić. No i tak, jeszcze wiozę lody, bo kupiliśmy sobie po lodzie. Laura to już je, taki w kubełeczku. No leć ptaszku, no patrz, leci przede mną ptaszek i... Co on robi? Nie mógł się wzbić do... Leciał, ale już poleciał tu w krzaki. Tak leciał nisko, jakbym się rozpędziła, to bym go przyjechała. No i tyle. I plan na dzisiejsze popołudnie, bo już jest popołudnie. I u mnie jest taki, że idę sprzątać w ogródku, bo tam mam parę zagadnień do zrobienia. No bo muszę to posprzątać, bo będziemy mieli imprezę niedługo. Nie wiem, Laura, jaką? Czyjeś urodziny? No! Boże, jak ja wyglądam. Wiesz, Amelka ma urodziny, nie? Pod koniec miesiąca. No i muszę. No będziemy wyprawiać urodziny. Chyba razy dwa, bo najpierw dla młodzieży, a potem dla rodziny. I nie wiem, czy chciałabym to połączyć za jednym dniem, ale chyba zrobię oddzielnie, zobaczymy. Jeszcze z Amelką muszę sobie uzgodzić, porozmawiać. Dobra, koniec gadania. Jedziemy do domu i widzimy się potem. My z Białaskiem się tutaj huśtamy na huśtawce. Białasku, jak on mruczy. Huśtamy się na huśtawce, tak? No. Tak.
Białasek. No, więc my na huśtaweczce. Ja już obiad zjedliśmy. W ogóle mi, zobaczcie, tu mi coś wyskoczyło. Tu mi coś wyskoczyło. Nie wiem. Wyszłam na dwór i idę się wziąć za robotę. Trochę posprzątam tych takich porządkowe rzeczy będę teraz dzisiaj robić. Już nie w tym warzywniaku, bo już tam to już mam praktycznie wszystko zrobione. Jeszcze tylko słomą wyłożyć. Ale tam mam wszystko zrobione. Zastanawiam się, czy podlewać dzisiaj, ale chyba odpuszczę sobie. I teraz tutaj laurze trochę w ogródku posprzątam, trochę tutaj na tarasie, bo tak powoli codziennie po trochu porobię takich porządkowych rzeczy, no, żebyśmy mieli porządek już dawno powinno być to zrobione, ale ten warzywniak zawsze na pierwszym miejscu. No i powoli sobie tutaj szykować, jutro nie, w środę pojadę na targ, chcę sobie kwiaty na taras pokupować i tak dalej, żeby było ładnie już i będę miała wszystko zrobione, skończone. No, jak goście można, i potem może się gościć. O, to chciałam powiedzieć. No dobra, to widzę się z wami później. Mi się klata z zabawką. No wszystko ze mną. Tam leży ten kłębuszek. Na razie nie, ale możesz przyjść zaraz. Tam leży szara kłębuszek, tutaj białasek, pusia gdzieś tam biega, tutaj psy. No wariatów. Dobra, nie smęcę, do później. Jesteśmy z Laurą w Wiankach. Mamy parę spraw do załatwienia, przy okazji zobaczymy tu rowery, tak Laura? Jakie są? Jest 9 rano, więc będzie mało ludzi. Gdzie, na dół? Nie, my idziemy na sklep, wiesz? Na sklep idziemy. A mi alergia złapała, wiesz? Nie wzięłam leków, nie zdążyłam. Jak fajnie. Zobaczymy, może tutaj coś będzie, prawda? Jakiś rower dla ciebie. Dobra, to lecimy. Niestety nie ma tutaj rowerów. Jedziemy ich dalej. Ale tak tutaj pozmieniali, że ja nie poznałam sklepu. Zupełnie inny sklep. Dawno tutaj nie byłam. Chodź, tutaj skręcimy. O, tu. Wszystko tak pozmieniane, że nic znaleźć tutaj nie można, nie, Laura? Całkowity remont i całkowite przemeblowanie. Czekam sobie na Melkę. Jezu, jak ja wyglądam. Bo dzisiaj autobusem z dziewczynami sobie wracała ze szkoły, to wyjechałam po ją. Ładna pogoda jest, niech się przyjedą. Przyjedzie autobusem. Ja tam, wiecie, chciała z dziewczynami, bo tam sobie jeszcze po lekcjach na godzinkę gdzieś tam poszły. Musiałam się tutaj trochę posmarować, bo mi tak powychodziło coś, że szok. Rano byłam w Wiankach. No, tam po drodze miałam sprawę do załatwienia, ale przy okazji wjechałam, zobaczyłam te rowery na sklepie, bo wiem, że tam są rowery. Tak chciałam zobaczyć. No były, ale nie dla Laury. Nie było na 24 kołach nic. Na 28 było i na 20. I takie, wiecie, sportowe, więc nic, no nie wzięliśmy nic. Tam sobie tylko farbę do włosów kupiłam, to znaczy kupiłam taki ten krem koloryzujący, co kupiłam kiedyś w Action. Ja go jeszcze nie użyłam, ale był za 5 zł, bo mi się tak po drodze trafił, to wie, to go wezmę. I Laurze klapki kupiłam, takie same jak Amelce w Pepco, nie klapki, sandałki, takie same jak Amelce w Pepco kupiłam te sandałki, co wam pokazywałam, to i kupiłam takie same, tylko różowe, identyczne i też 35 zł kosztowały. Więc fajnie, bo są wspianki, leciutkie, bardzo fajne buty. Znaczy takie, wiecie, lata teraz po podwórku w nich, a to takie, wiecie, czy na rower? Na rower to może nie, wolałabym na rower, żeby miała trampki czy coś, ale nawet do szkoły takie, wiecie, skarpetkę założyć, żeby tam noga się nie wybrudziła czy coś, i takie przewiewne, bardzo fajne. Już, ona już nie musi mieć takich usztywnianych,
butów, jak to było kiedyś, wiecie, za młodego, za malutkiego dziecka, o, to chciałam powiedzieć. O, przyjechał autobus, jadę po Amelkę, wyjechałam tym starym moim samochodem. Zastanawiam się, że chyba go nie sprzedamy jednak, on będzie taki rezerwowy tutaj po dołach na przystanek, to tam coś chciałam to podjechać, bo tamtego mojego, tego co sobie zmieniłam nowego, to mi szkoda po tych dołach tłuc, a tak to wiecie, tu podjechać na przystanek czy coś, to no to wydaje mi się, że w porządku, że może taki samochód być. Dobra, to tyle. I ten, no i co, idziemy robić jakiś obiad, idziemy robić jakiś obiad i idziemy robić taras, no. Już tam sobie tylko powyciągałam, powywalałam rzeczy jeszcze, tylko tam umyć, posprzątać i będzie gotowe. A póki co, do zobaczenia później. Dzisiaj na obiad wymyśliłam mięsko mielone, podsmażyłam sobie z przyprawami. Dodałam taki słoik, jak są sosy takie, wiecie, do spaghetti, tylko ja miałam sos taki do chińszczyzny. Taki słoik dodałam. Bardzo dużą garść szczypioru mojego. Odparuję mi to wszystko i to będę zabijała w tortille. Na to jeszcze dam sera żółtego i będę to posmażyć na patelni z tą tortillą. Dzisiaj taka chińska jakby tortilla z mięskiem mielonym będzie na... No, na taki obiad można powiedzieć. I mamy nałożone tortilla. Tak na środek nałożyłam tego mięska. Na górę dam sera, ale wiecie, nie kroję nic. Zawinę. Mam nadzieję, że będzie dobrze. I gotowe. Jakiś sosik by się przydał do tego, ale nie mam. Więc musimy się tak uraczyć tym, co mamy. Więc smacznego, jak coś jecie. Słuchajcie, jak byłam dzisiaj w Jankach, to jeszcze wjechałam do sklepu, wiem, że źle wypowiem, że się mówi inaczej, ale ja tak mówię, Leroy Merlin, ja tak na ten sklep mówię. Tam podjechałam, i bo chciałam kupić sobie takie coś na taras, żeby wyłożyć, wiecie, na no, na podnogi coś. I tak sobie dopiero tam stwierdziłam, że kupię sztuczną trawę i kupiłam sztuczną trawę na metr, taką wiecie, z rolki, pan mi zwinął. Pan mi tutaj wyciął, zwinął i kupiłam. W sumie to ja mam taki większy taras. Wzięłam 12 metrów. 12 metrów wzięłam. Ona była po 15 zł. Ale powiem Wam, że już wiem, że będzie za mało. Będę musiała jeszcze dokupić. No, bo ja powinnam mieć... Zaraz zobaczę ile. Nie wiem ile powinnam mieć. 20 na pewno, bo ja mam taki większy ten taras, więc najpierw sobie dokupię, zobaczę jak to będzie wyglądać, bo tak się sobie zastanawiałam, kurczę, ile mam tego wziąć, powiem Wam, że nie wiedziałam, naprawdę, bo generalnie nie byłam na to przygotowana, nie odmierzyłam sobie tutaj dobrze, a może mi starczy, tam sobie coś obok położę, nie wiem, zobaczymy, w sumie nie musi być też na całym tarasie. Może tylko być tutaj, jak się z balkonu wychodzi na taras, jak jest huśtawka, jak będzie ten namiot stał, to tylko tam wystarczy. A dalej to tak naprawdę nie muszę mieć takiego nic pod nogi, żeby tak było ten, ale żeby było, wiecie, po całości. No. Więc zobaczymy, ona była 4 metry długa, to wziąłam 4 metry to długą i tak 3 mi pan wyciął. Zobaczymy, czy to będę musiała dokupić, czy nie. W każdym bądź razie, na pewno będę musiała dokupić. Tylko czy tyle mi starczy, jak zobaczę, jak to będzie wizualnie. Bo nie wiedziałam, że w ogóle tam wejdę do tego Leroy Merlin. Nie byłam na to przygotowana, bo bym sobie w domu wymierzyła dokładnie co i jak. A ja po prostu, wiecie, mówię, o Jezu, jest, mam czas, to wpadnę, jeszcze zobaczę, co tam jest. I jak już byłam, to mówię, już wezmę, już będę przez internet zamawiać i tak dalej. Jestem, to już biorę. No i wzięłam. Idę teraz to sobie wyłożę, zobaczymy jak to wyjdzie i tyle. Wzięłam się, słuchajcie, za mycie tarasu, sprzątam. Mam tutaj miskę, miskę z wodą i myję sobie, a potem spuszczę to wszystko szlaufem, bo tu jest, wiecie, to brudno po zimie. Znaczy po zimie, no już tam raz to niby myłam w tym roku, widać mnie? Czekajcie, nie bardzo, ale aj nie będzie mnie widać. Ale trzeba się wziąć i ten namiot sobie dzisiaj tu rozłożyć, żeby był porządek, jakieś kwiatki i będzie super.
No, więc ja tutaj wymyję, szafę spłuczę i będzie elegancko dzisiaj. Znaczy może jeszcze nie dzisiaj, bo jeszcze jakieś tam kwiatki muszę kupić, ale już będzie dobrze, dobra. Ja to będę myła i do później. Wyłożyłam sobie już tą trawę, słuchajcie, posprzątałam w miarę, jutro pojadę na targ, kupię sobie kwiatki, efekt końcowy to Wam pokażę na końcu. Ale fajnie wygląda, no troszeczkę mi zabrakło, koło 5 metrów mi zabrakło, no i jak będę przy okazji, to sobie muszę zamówić tej trawy, bo naprawdę na tarasie ona wygląda super zielono, bardzo fajnie, podoba mi się, ale tak jak mówię, zabrakło mi koło... Tak jak sobie policzyłam, no tak z 5 metrów, bo ona jest 4 długa, 4, 5, poczekajcie, ona jest tak 4 długa, to jakbym kupiła tak długo 4 i tak nawet metr 5, jakbym kupiła tą szerokość 4 i na długość metr tylko, to bym miała 5 metrów kwadratowych, no może by mi nie starczyło, to jeszcze bym musiała 2. To 4, to 5, 6 metrów bym musiała kupić. To bym miała tak na zaś. Tak, bo tak patrzę, tak sobie tak mniej więcej na oko. Wiecie, ja to na oko sobie liczę. Bo ona ma tak 4, to bym ją w ten sposób położyła i tak 2, no to 6 metrów sobie jeszcze muszę dokupić. Zobaczę albo, nie widać mnie. Zobaczę, słuchajcie, albo sobie zamówię przez internet już, żeby już nie jeździć specjalnie. I słuchajcie, właśnie zobaczę, albo sobie ją zamówię przez internet, żeby już też nie jeździć specjalnie, albo jak będę przy okazji, to pojadę. No, na razie wiecie, tutaj gdzie się najczęściej chodzi, to jest włożone, a tam dalej taka niepotrzebna, tam zawsze jakaś suszarka stoi, coś tam. W każdym bądź razie, nie wiem, zobaczymy. I postawiłam też sobie ten namiot dzisiaj, co kupiłam na taras. On w ogóle nie pasuje mi na taras, bo on... jest dosyć niski i ja mam duże okno balkonowe i był jakby, nachodził mi na okno balkonowe, te tarasowe, więc absolutnie. I on będzie stał sobie w ogródku, tam przy grillu sobie go postawiłam, tak przymierzam sobie go na razie, tam postawiłam, to też Wam pewnie już jutro może pokażę i ten. No i oczywiście jak ja to zaczęłam robić, to dostałam wizji, którą wykonam w przeciągu 3 dni, bo jestem nakręcona na to. I tak, no i tam miałam takie zadanie stawiać, jednak sobie ten namiot tam postawię, bo on jest w miarę spoko, tak, jakiś stoliczek, krzesełka, huśtaweczka, jakby grill był, czy coś, może sobie tam w cieniu usiąść, nie wydaje mi się, że nam to na razie starczy, a potem będę myślała za jakiś czas właśnie takie coś, zadaszenie takie kupić drewniane, takie wiecie, są takie są altanki. Tylko, że tą altankę to już bym, nie wiem, gdzie ją wtedy bym postawiła, bym musiała tam właśnie sobie zlikwidować część tych moich kwiatów, żeby ją w rogu postawić, żeby ona tak na środku nie stała. Ale to wszystko z czasem. Na razie mam to i jest ok. I zobaczymy, co będzie, słuchajcie, dalej. Więc jak sobie już tam mniej więcej zrobię, to oczywiście wszystko Wam pokażę z czasem. A dzisiaj się żegnam. Dziękuję za oglądanie. Tak, mam brudne okna. A te okna brudzi mi Laura, czasami rękoma, nie? Albo czołem dotyka na okrągło. W ogóle okna są zakurzone, by trzeba było już te okna z powrotem umyć. Więc dzisiaj się z Wami żegnamy, dziękujemy za oglądanie, zapraszamy na jutro, a w jutrzejszym vlogu jedziemy na targ. Po rowery. Zobaczymy, czy na targu będą rowery, bo na targu też stoją z rowerami. Pojedziemy, zobaczymy, przy okazji kupimy sobie kwiatki i będziemy jutro robić to, co mam zaplanowane, bo jestem nakręcona, ale to już o tym powiem. Już dwa lata temu chciałam to zrobić i w tym roku to zrobię. Tak.
Właśnie sobie zaraz usiądę i sobie zamówię to, co mam sobie zamówić, ale to wszystko Wam zdradzę w następnych vlogach. No, trochę tajemnicy musi być. Więc do zobaczenia, do następnego vloga. Trzymajcie się, pozdrawiamy Was. Pa! Pa!